Prokuratury Krajowej. Ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Skandalem jest to, jakie informacje pojawiają się w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej. W pierwszej kolejności chcę jeszcze raz bardzo mocno podkreślić, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. Żeby odwołać prokuratora krajowego, musi być zgoda na piśmie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I takiej zgody nie było, taka zgoda nie została wyrażona. Natomiast jest jeszcze jedna informacja, która jest ważna w tej sprawie, ponieważ w przestrzeni medialnej pojawiają się manipulacje. Artykuł, na podstawie którego pan prokurator Dariusz Barski przeszedł ze stanu spoczynku, żeby być czynnym prokuratorem, funkcjonuje do dzisiaj. Ten przepis jest aktualny do dzisiaj. Powiem nawet więcej, że 7 lat temu byłem przedstawicielem wnioskodawców i przygotowywaliśmy wszystkie przepisy dotyczące prokuratury, jej funkcjonowania. I chcę powiedzieć, że nie było wątpliwości wówczas co do tego. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że tego przepisu nie można wykorzystywać, nie można było wykorzystywać 60 dni od momentu, kiedy przeszła ta ustawa, to chcę Państwu powiedzieć, że to jest kłamstwo. Ten przepis i dzisiaj jest podstawą. Gdyby była taka osoba oczywiście, która w momencie wejścia w życie ustawy byłaby w stanie spoczynku, żeby przejść do czynnej służby w prokuraturze. Parę pytań pojawia się, Szanowni Państwo, w tym kontekście. Pytanie do pana ministra Bodnara. Czy jest to prawdą, że pan minister Bodnar poprosił prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, żeby złożył wniosek w sprawie prokuratora Bilewicza, żeby został prokuratorem prokuratury krajowej. Poprosił go o to. Taki wniosek został złożony przez pana prokuratora Barskiego, a kilka godzin później, według naszych informacji, pan minister Bodnar uznał, że prokurator Barski nie jest prokuratorem krajowym i nie był nim przez ostatnie 2 lata. To jest, Szanowni Państwo, hipokryzja, to jest granda, to jest skandal. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest ważna. Jeżeli przyjąć tok myślenia pana Bodnara, że prokurator Barski nie jest prokuratorem krajowym, tylko jest emerytem, to powoduje to daleko idące konsekwencje dotyczące różnych postępowań, dotyczących śledztw, dotyczących, Szanowni Państwo, przedłużania chociażby możliwości stosowania środka zapobiegawczego, tymczasowego aresztu. To, Szanowni Państwo, powodowałoby daleko idące konsekwencje. Każdy mecenas wykorzystywałby tę sytuację. To powodowałoby chaos i anarchię w wymiarze sprawiedliwości. Pan Bodnar jest człowiekiem nieodpowiedzialnym, poniesie za to konsekwencje prawne w stosownym momencie, jak również Donald Tusk, bo z filmiku, który każdy może w internecie zobaczyć, wynika jasno, że decyzję podejmował także Donald Tusk. Szanowni Państwo, dzisiaj na porannej Komisji Sprawiedliwości doszło do skandalu. Jako posłowie zażądaliśmy tego, żeby natychmiast stawił się pan Bodnar, żeby wytłumaczył swoje działania, wytłumaczył się z tego bezprawia, z tego łamania konstytucji. I ci, którzy przez lata cały czas mówili o jawności, o transparentności, o otwartości na dyskusję, doprowadzili do tego w głosowaniu, że absolutnie nie zgodzili się, chcą zakneblować usta, nie chcą, żeby prawda docierała szeroko i daleko. A prawda jest taka, że pan Bodnar razem z panem Tuskiem, cała ekipa, ordynarny sposób łamią prawo. Artykuł 47 ustawy Prawo o prokuraturze obowiązuje. Nie można sobie od tak zamawiać opinii prawnych, do tego opinii prawnych profesorów związanych przecież jednoznacznie z obecną koalicją rządzącą, jedna przecież z pani profesor z Uniwersytetu Łódzkiego jest nawet byłą żoną, mówiąc już to wprost, jednego z posłów koalicji obecnie rządzącej. I nie można sobie zamawiać opinii prawnych wtedy, kiedy przepis nam się po prostu nie podoba. To któremuś z Państwa się nie spodoba jakiś przepis, nie wiem, o dziedziczeniu, o spadkach, o rozwodach, to co, wystarczy pójść do profesora, poprosić o opinię prawną i problem z głowy? No nie, artykuł 47 ustawy przepisów wprowadzających prawo o prokuraturze obowiązuje i są na to nie tylko nasze opinie, nie tylko twarde stanowisko doświadczonych prokuratorów z wieloletnim stażem, także zastępców prokuratora generalnego, właściwie wszystkich zastępców prokuratora generalnego, wszystkich prokuratorów regionalnych, wszystkich szefów prokuratur dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej.
są na to, ci prokuratorzy bardzo często zaczynali też swoją służbę, przecież swoją misję, nie w czasach, kiedy my za to odpowiadaliśmy, ale też wtedy, kiedy, jak w przypadku pana Hernanda, rządziła jeszcze Platforma Obywatelska i oni wszyscy mówią, że mamy do czynienia z bezprawiem. Ale to też nie tylko ich opinia, dosyć oczywista, mówią, że takie opinie prawne służą wyłącznie obejściu prawa, naruszeniu prawa, ale co do tych przepisów, co do charakteru tych przepisów, zakresu tego, że artykuł pozwalający przywrócić ze stanu spoczynku jest po prostu przepisem obowiązującym, wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w kilku orzeczeniach. Mówił o tym, że to jest przepis ustrojowy, obowiązujący i gdyby ustawodawca chciał, żeby on był ograniczony czasowo, to po prostu wymieniłby go w tej samej ustawie, w której wymienia przepisy z tej ustawy, które są ograniczone czasowo. W związku z tym mamy do czynienia naprawdę z anarchizacją prawa, ze skrajnym bezprawiem w wykonaniu pana Bodnara, pana Tuska. W związku z tym, drodzy państwo, jako suwerenna Polska, jako też członkowie Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury nie tylko z artykułu 231, czyli przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza, ale z artykułu 127 Kodeksu Karnego, czyli po prostu z zamachu stanu, bo z tym mamy w tej chwili do czynienia. Szanowni Państwo, Adam Bodnar i Donald Tusk dokonują bezprawnego, siłowego zamachu na prokuraturę krajową. Prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, ponieważ przepisy, na podstawie których został powołany do czynnej służby po powrocie ze stanu spoczynku, cały czas obowiązują. Jak mówili panowie ministrowie, nie ma ku temu najmniejszych wątpliwości. Adam Bodnar nagle po kilku latach obowiązywania tej ustawy wyciąga królika z kapelusza, jakieś opinie prawne zamówione przez niego u osób, które mają jasne konotacje polityczne i twierdzi, że prawo nie obowiązuje. Niestety mamy do czynienia od miesiąca z sytuacją, w której prawo nie obowiązuje. Praworządność miała być przywracana, takie było hasło szczytne. Okazuje się, że podstaw prawnych nie mogą znaleźć. Czyli jak nie mogą znaleźć podstaw prawnych do przewracania praworządności, to się okazuje chyba, że ta praworządność wcale nie była naruszona. Za to mamy rządy silnych. Rządy siły. Zamiast praworządności mamy siłorządność. To jest doktryna tej władzy. Każdą swoją wolę, każdy swój cel chcą wdrażać siłą. Zobaczcie Państwo, rządzą od miesiąca w rządzie, 2 miesiące w parlamencie. Czy przyjęli jakąś ustawę o sądach, o prokuraturze? Nie. Oni chcą wszystko robić siłowo. I Bodnar z panem Tuskiem są podpisani pod dokumentami, za które będą prędzej czy później odpowiadać. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że dzisiaj w Polsce prawo przestało obowiązywać. Liczy się w pierwszej kolejności, jak mówił Donald Tusk, prawo tak, jak my sobie zinterpretujemy. Na drugim miejscu bym postawił uroczyste unieważnienie przez Donalda Tuska. Też to mówił w taki sposób o wynikach referendum, które się wówczas jeszcze nie odbyło. Mamy tutaj właśnie komunikat pana Bodnara. Kodeks moralny pana ministra Bodnara wczoraj pan Tomidalski ogłosił Rzeczpospolitej, że to ma być nowe źródło prawa. Niestety to wygląda jak groteska. Donald Tusk razem z Adamem Bodnarem chcą jakiś efekt osiągnąć polegający na przejęciu prokuratury w tym przypadku. Wiemy, w przeszłości prokuratura prowadziła śledztwo, postawiła przed sądami ważnych współpracowników Donalda Tuska. Sławomir Nowak, dziwnym trafem sądy nie chcą prowadzić tej sprawy, tak jak mówił Neumann w tych nagraniach. No rok czasu nawet się przewód sądowy nie rozpoczął, mimo że akt oskarżenia został złożony. Pan Gawłowski czeka na wyrok. Też dziwnym trafem sądy jakoś boją się tej sprawy przyjąć. I takie sytuacje czemu służą? Służą temu, żeby pokazać sędziom, tu są silni ludzie w rządzie, jak nam się nie będą podobały wasze wyroki, to my ich nie będziemy stosować. I przecież mamy sprawę pana Grodzkiego. 1000 dni koledzy z Senatu patrzą, oglądają się za siebie, immunitet nie jest ciągle uchylony, a w sądzie akt oskarżenia przeciwko kilkudziesięciu osobom. Donald Tusk pała rządzą zemsty. Ponieważ, a Karpińskiego przecież wysłali do Parlamentu Europejskiego z dnia na dzień. A na Kamińskiego i Wąsika obławę urządzili jak na najgroźniejszych przestępców, jak piszą media. Szanowni Państwo, to nie jest praworządność, to jest siłorządność. I oni pałają, rządzą zemsty i nawet nie mają szacunku wobec polskiej konstytucji, żeby próbować jakieś przepisy zmieniać, tylko oni po prostu znają, że prawo ich nie obowiązuje. I jest to naprawdę bardzo poważna sytuacja, ponieważ apetyt w ich przypadku rośnie w miarę jedzenia. Siłowo przyjęli media publiczne, sądy mówią nielegalnie. Teraz siłowo próbują przejąć prokuraturę krajową, ale spotkali odważnego prokuratora, pana prokuratora Roberta Hernanda, który w twarz powiedział Bodnarowi, co myśli o jego zachowaniu. I co?
praworządność, niezależność prokuratury. Pan Bodnar przez lata mówił, prokuratorzy muszą być niezależni. I pan Hernand pomyślał, nowy minister uważa, że powinienem być niezależny, więc niezależność swoją mam i powiem mu, że łamie prawo. I co słyszymy wczoraj? Że poczuł się pan Bodnar niekomfortowo i w sposób obsesowy Hernand wyraził swoją opinię. No w jakim kraju oni chcą, żebyśmy żyli? W kraju, w którym komfort Bodnara jest ważniejszy od prawa? Dlatego też nie możemy się na to godzić. Będziemy korzystali zarówno po posłowie, wiemy, że prokuratorzy korzystają również ze środków prawnych, korzystają ze środków prawnych. Adam Bodnar w swoim komunikacie i w sposób taki cyniczny Donald Tusk podczas swojej konferencji prasowej powiedzieli, proszę korzystać ze środków prawnych. Dariusz Barski, prokurator krajowy, nie jest byle jakim prawnikiem, jest prokuratorem krajowym z wieloletnim doświadczeniem. On w ręku ma zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i ten neopek, prokurator krajowy Bilewicz, powinien stamtąd natychmiastowy sposób się wycofać. A na koniec zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeśli Dariusz Barski nigdy nie był prokuratorem krajowym, to jak dzięki niemu do prokuratury krajowej mógł trafić Jacek Bilewicz? No zgodnie z tą logiką Bodnara, to jest tak wewnętrznie sprzeczne, że to się nie da na żadnym polu logiki obronić. Jeśli Barski nigdy nie był prokuratorem krajowym, to nigdy do prokuratury krajowej nie trafił Bilewicz. Jeśli Bilewicz nigdy nie trafił do prokuratury krajowej, nigdy nie mógł zostać PO prokuratora krajowego, nawet jeśli by ta instytucja istniała w polskim prawie. Bodnar w tej swojej zapalczywości z Tuskiem i w tej swojej chęci rządzy zemsty są tak nieodpowiedzialni, tak niekonsekwentni, że to po prostu widać jak na dłoni, że chodzi tylko wyłącznie o siłowe przejęcie prokuratury. Czy są jakieś pytania, szanowni państwo? Ja mam jedno pytanie. Pan premier Donald Tusk mówił, że prokurator Bodnar jest niezależny, z kolei pan Bodnar wchodząc do prokuratury powiedział, że to jest jakby na zlecenie pana Donalda Tuska. Komu pan tutaj wierzył w tym? Jest, można powiedzieć, odpowiedzią na pańskie pytanie film, na którym pan Bodnar mówi jednoznacznie, decyzję podejmował Donald Tusk. A więc kwestia ewentualnych kwalifikacji w przyszłości odpowiedzialności, no być może za sprawstwo kierownicze, ale to jest jakby osobna historia. To, co mówili panowie ministrowie, jest bardzo ważne. To nie chodzi tylko o przekroczenie uprawnień. To jest przemocą próba zmiany ustroju w Polsce. To jest bardzo poważna sprawa. Takiej sytuacji nigdy nie było. Widać, że obaj zrzucają dzisiaj odpowiedzialność na siebie. Tusk mówi, że Bodnar jest niezależny. Bodnar mówi, że Tusk podejmował decyzję, ale obydwaj odpowiedzą. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Pięknie.